Cześć moi drodzy, to ja, wasz Przemo. Siadłem sobie tutaj na ławeczce w ogrodzie u jezuitów, bo mam wam coś do powiedzenia. Od pewnego czasu pytacie mnie, dlaczego się już nie pojawiam na YouTubie, dlaczego nie ma filmików ze mną. I chciałbym, żeby ten filmik, który teraz nakręcam, był z jednej strony taką odpowiedzią na to pytanie, a z drugiej takim podzieleniem się tym, co teraz przeżywam. A tym, co przeżywam, jest niestety wypalenie. Wypalenie spowodowane po prostu przepracowaniem. Ja już się wam żaliłem w poprzednich filmikach, raz czy drugi, że jestem bardzo zmęczony. To zmęczenie niestety trwa. Zmęczenie spowodowane ogromną ilością pracy na studiach, a jednocześnie też i wzięciem na siebie dużej ilości pracy w ramach pogłębiarki. Właśnie, niektórzy z was, jak piszecie komentarze, to piszecie do mnie: ojcze Przemo. Moi drodzy, ja nie jestem ojcem, jestem klerykiem. Klerykiem jezuickim. Jako jezuici mamy bardzo dużo przestrzeni do własnej inicjatywy, do rozwijania różnych dzieł. I właśnie ja dostałem możliwość, żeby się zaangażować w pogłębiarkę i ją rozwijać. Ale to nie zmienia faktu, że ja jestem cały czas w formacji, mam bardzo dużo nauki na studiach i dużo też takiej pracy własnej, wewnętrznej do wykonania, można powiedzieć. No i przy tym całym obciążeniu ja postanowiłem jeszcze w ramach pogłębiarki prowadzić na drogach modlitwy co tydzień. Taka była moja ambicja. Chciałem jeszcze nakręcać przekop i jeszcze zajmować się grupkami dzielenia, to znaczy zajmować się animatorami i zakładać nowe grupki. No i w pewnym momencie okazało się, że te wszystkie bardzo fajne, bardzo dobre pomysły to jest po prostu za dużo jak na jednego człowieka i po prostu padłem. To było jakoś na początku Wielkiego Postu. Najpierw się zaczęło od przeziębienia, potem zapalenie zatok, takie ostre, które mnie położyło na ponad tydzień do łóżka. Potem znowu przeziębienie, potem grypa żołądkowa. Po prostu przez cały miesiąc coś. I w końcu po tym takim okresie takich różnych chorób fizycznych przyszło takie tąpnięcie psychiczne, takie poczucie, że ja nie mam siły wrócić do tych wszystkich obowiązków i do tych wszystkich planów, jakie miałem. Jak dotarła do mnie ta świadomość, że ja nie mam siły, to w pierwszym momencie to spowodowało u mnie taką złość, niezgodę na to i taką potrzebę szukania winnych, że obwiniałem moich współbraci, że nie przypominali mi o tym, że trzeba wypoczywać, albo że nie dawali mi jakiegoś przykładu dobrego, bo sami też harują. A potem stwierdziłem, że to jest bez sensu obwiniać innych, że to przecież ja powinienem umieć się o siebie zatroszczyć. Powinienem pamiętać, że przecież ja to wiem w głowie, że ja mam wypoczywać, więc czemu tego nie robię, nie? I że czemu tak się dałem ponieść ambicjom. Ale teraz widzę, że to jest zupełnie bez sensu, takie szukanie winnych, takie szukanie tylko przyczyn ludzkich albo psychologicznych, dlaczego tak się stało, że jestem wypalony. Że dużo więcej sensu ma zadanie pytanie Panu Bogu: Boże, dlaczego Ty pozwoliłeś, żebym znalazł się w tym stanie? W jakim celu? Jaki ma to cel? Bo ja wierzę mocno w to, że gdyby ta sytuacja, w której się znalazłem, była zupełnie bez sensu, to Bóg by do niej nie dopuścił. On by nie zgodził się na to, żeby to się stało. A jednak się zgodził. Więc musi mieć to jakiś cel. No i dlatego zacząłem się modlić, pytając się: Panie Boże, po co mi to jest? Po co mi jest to doświadczenie wypalenia? I to, co przyszło na modlitwie po pewnym czasie, to takie poczucie, że On pośród takiego mojego czasu, który jakoś miałem już zaplanowany, tak pośród mojego całego wypełnionego do cna kalendarza, po prostu stawia krzyż. Tak puf. Pośrodku mojego czasu liniowego On stawia znak swojej obecności. Przypomniało mi się takie rozróżnienie wzięte z języka greckiego.
na czas Kronos i czas Kairos. Po grecku na określenie czasu są dwa wyrazy. Jest Kronos i Kairos. I Kronos to jest ten czas liniowy. Czas właśnie naszych wydarzeń, naszych planów, gdzie poruszamy się od punktu A do B, gdzie skądś pochodzimy i dokądś zmierzamy. A czas Kairos to jest czas wieczności, to jest takie wieczne teraz. To jest rozróżnienie, które wyczytałem w książce takiego anglikańskiego pastora, Mike'a Breena, Mike Breen się nazywa. Książka się nazywa Building a Discipling Culture, budowanie kultury apostołującej. I on tam pisze o tym, mając swoje własne doświadczenie i apostołowania, zakładania wspólnot, no, bycia pastorem, on pisze o tym, że wypalenie to jest coś naturalnego, czego nie należy się bać, że to się po prostu pojawia. Oczywiście nie chodzi tu o jakieś takie dramatyczne wypalenie, które by kogoś popychało do tego, żeby zanegować całe swoje dotychczasowe doświadczenie, żeby odejść od wspólnoty, odejść od swojego powołania, bo to już jest takie wypalenie, no, które poszło za daleko. Może to być skutek zaniedbanego takiego wypalenia, które się potem rozwijało przez wiele lat. No, w moim przypadku na szczęście to jest takie, ja tak czuję, że to jest takie zwyczajne wypalenie, które jest takim wypadkiem przy pracy, o którym właśnie pisze Mike Breen, że przy dużym entuzjazmie, dużym zaangażowaniu w głoszenie Ewangelii, w pomaganie innym, pojawiają się takie momenty, gdzie Pan Bóg mówi po prostu stop. Ale nie robi tego, żeby jakoś nas upokorzyć czy złamać, ale po to, żebyśmy mogli zejść głębiej w naszym własnym doświadczeniu relacji z Nim. I on to przedstawia na takim rysunku, że właśnie jest ten czas Kronos, który sobie biegnie tak liniowo, tak to pokażę, tak sobie biegnie. I w pewnym momencie na tej naszej drodze Bóg mówi stop i zaprasza nas do tego, żeby wejść na taką drogę po okręgu, która wydaje się wracać do punktu wyjścia, jak się patrzy na nią z góry, ale jak się patrzy z boku, to jest spirala, która schodzi w głąb. Ja się czuję właśnie teraz jak na takiej spirali, która schodzi w głąb, że nie jestem w stanie ruszyć do przodu z planami, które miałem, ale jednocześnie czuję, że bardzo dużo się dzieje u mnie duchowo. Ten Mike Breen opisuje też etapy tego czasu Kairos. Co się dzieje po kolei, kiedy Pan Bóg mówi stop. Mówi właśnie o tym, że na początku może być taka niezgoda, gniew, bunt. I czuję, że już przez to przeszedłem. A potem jest czas rozmawiania. Rozmawiania o tym, co się przeżywa z ludźmi. Rozmawiania z Bogiem, żeby zrozumieć lepiej to, co się dzieje. Następnie przychodzi czas słuchania. Po tym, jak już to wypowiemy, jak wyrazimy najpierw emocje, potem porozmawiamy o tym, zaczniemy już mieć jakieś rozumienie, to potem dobrze jest słuchać. Przede wszystkim właśnie słuchać na modlitwie. Słuchać tego, co, jak Pan Bóg widzi mnie, jak widzi moje otoczenie, jak widzi moje życie w takiej większej perspektywie niż to, co ja widzę tu i teraz. To jest taki etap, można powiedzieć, oczyszczania albo nawracania się, że tutaj szczególnie w tym okresie człowiek czuje, jakby stał w miejscu, jakby nie ruszał do przodu. Ale potem, po tym właśnie trzecim elemencie, po etapie słuchania, przychodzi czas odkrywania Bożego wezwania na nowo. Czas przyjmowania tych możliwości, które są, dostrzegania możliwości i zaproszeń ze strony Pana Boga. Potem podejmowania tych zaproszeń i ruszania do działania. Czyli właśnie można wrócić do działania, ale już w nowy sposób. Doświadczywszy właśnie takiego głębokiego spotkania z Nim w swojej niemocy. Jeśli chodzi o mnie, gdzie ja jestem na tym takim okręgu, w tej mojej spirali czasu Kairos,
Ja czuję, że przeszedłem przez ten bunt, przeszedłem przez etap rozmawiania i bardzo chciałem tutaj przy okazji podziękować tym, którzy poświęcili mi czas na to, żeby po prostu porozmawiać, wysłuchać. Bardzo dużo spotkałem się z bardzo dużą ilością cierpliwości, wyrozumiałości i ze strony przełożonych, i ze strony innych ludzi, współbraci, też przyjaciół spoza zakonu, którzy mi w tym okresie towarzyszą. I czuję, że teraz wchodzę właśnie w taki okres słuchania. Słuchania tego, do czego Pan Bóg mnie zaprasza, i odkrywania tych możliwości, które On mi daje. I czuję, że ten proces jeszcze trochę potrwa. Nie chcę go przyspieszać, nie chcę za szybko wracać do starych planów. Chcę się po prostu dać poprowadzić, tak jak On chce. I co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to, że będę dalej realizował moją misję, jaką są studia teologii. Teraz po wakacjach zaczynam ostatni rok tutaj w Warszawie, gdzie będę miał pisać pracę magisterską, co też będzie wymagające. Muszę naczytać trochę literatury, przemyśleć wszystko, co chcę napisać. Ale niestety, z przykrością muszę Wam to powiedzieć, że nie wrócę po wakacjach do pogłębiarki, nie wrócę do nagrywania filmików, bo czuję, że po prostu nie mam na to teraz przestrzeni. Nie mam na to wystarczająco sił i czasu. Mam nadzieję, że będziemy w duchowym kontakcie i że będziemy się spotykać, bo cała mobilna wspólnota jest mi bardzo bliska. Mam dużo wdzięczności wobec Was. Was, którzy komentujecie, Was, którzy oglądacie, Was, którzy modlicie się razem. To jest dla mnie ogromne świadectwo. I dzięki pogłębiarce, dzięki mobilnej wspólnocie ja mogłem doświadczyć naprawdę niesamowitych rzeczy. Zobaczyć ludzi, którzy są w stanie doświadczyć głębokiego duchowego połączenia. Tego, że Chrystus rzeczywiście łączy nas tak głęboko, że nie jest nawet ważne to, że jesteśmy od siebie oddaleni fizycznie, że jesteśmy tak różni, jeśli chodzi o miejsce, gdzie jesteśmy w życiu, o pracę, o role społeczne, które pełnimy, że łączy nas Chrystus, doświadczenie relacji z Nimi, że dzięki temu możemy się spotkać. Bardzo różni ludzie mają bardzo podobne doświadczenie spotkania z Nim. I doświadczyłem tego, że jest tak wiele wspaniałych ludzi w Polsce, dla których warto być księdzem. Dla których rzeczywiście warto się trudzić. Ludzi, którzy całe swoje serce rzeczywiście wkładają w relacje z Bogiem. Którzy szukają Go całym sercem. I że z takimi ludźmi jak Wy, droga mobilna wspólnota, ja bym bardzo chciał w przyszłości jako ksiądz pracować. Że nie tylko Skandynawia jest dobrym miejscem do pracy, ale że i Polska z takimi szlachetnymi ludźmi jak Wy jest wspaniałym miejscem, żeby pracować, żeby służyć jako ksiądz. Także to mi dodaje sił i nadziei, za to mam dla Was dużo wdzięczności, a póki co po prostu zajmę się przygotowaniem do święceń, które jak dobrze pójdzie, o to możemy się też wszyscy razem modlić, będą za rok. Za rok mam być święcony na diakona, za 2 lata na księdza. I wtedy będzie naprawdę ojciec Przemo, a póki co serdecznie żegna Was kleryk Przemo, jezuita. Trzymajcie się ciepło, wypoczywajcie jak najwięcej, szczególnie teraz na wakacjach. I do zobaczenia, do usłyszenia gdzieś kiedyś. Cześć.